Witam siemeczki z tej strony Trevor, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na aplikacji Age of Imperialis jako Polska. Jest kolejny piękny dzień, jestem wyspany, przez to mogę nagrywać. Wcześniej już tak mnie sens zaczął brać, że po prostu komentarze były na siłę robione. I kontynuujemy naszą serię. Rozpoczynamy oczywiście od rozpoczęcia tego celu narodowego, żeby cokolwiek coś zrobić. Fajne to, ale strasznie drogie. Dobra. Więc tak. W międzyczasie zorientowałem się, że mi ostatnie dwa odcinki z serii Kaiserreicha się zrąbały. Więc seria z Kaiserreicha uważam oficjalnie za zakończoną, dlatego że jest taki problem, że próbowałem to zrobić lepiej, ale niestety Rosja i trzecia międzynarodówka po prostu upadła. Tak, te dwa kraje, te dwie frakcje były tak słabe bez mojej pomocy, że musiałem po prostu zrezygnować z tej serii. Polegało na tym, że mój pierwszy plan, że tam poczekam, jak oni tam się zbliżą do granic naszych i my po prostu wtedy pomożemy Rosjan. Ale niestety wszyscy zaczęli przegrywać. Ogólnie chyba konferencja w Halifaxie się udała. Co, powiem szczerze, jest nieczęstą rzeczą. I niestety, ale nie chciało mi się ciągnąć tamtego, bo tak naprawdę bym musiał czekać ileś tam, albo cheatować i po prostu pousuwać dywizję Niemcom i tyle. A nie chciało mi się już. Więc postanowiłem, że zagram po prostu w tą serię. Wydaje mi się o wiele prostsza przez to, że jest o wiele bardziej, tak mi się wydaje, mniej wymagająca. I tak, ostatnio patrzyliśmy sobie na to tych wszystkich. I że oni tak naprawdę są, że tak powiem, chyba aż tak bardzo nie chciano robić tego, przez co zaczęto wybierać ludzi, którzy może wyglądali podobnie, albo może nie, nie wiem dokładnie, ale na pewno było powiązane z tym, że oni... Na pewno oni jakoś za bardzo nie, że tak powiem, na serio tego nie brali. I to mi się akurat podoba w tym, że nie jest to jakiś taki mod typowy, że o, będziemy badać wszystko dokładnie. Więc zobaczymy. O mój Boże. Tak, real life Popeye. Znam tego mema. Jaś fasola. Tak. I tak się zastanawiałem nieco i w sumie bardzo mi się podoba takie, że tak powiem, robienie dla wszystkich tych samych fabryk z tymi samymi ikonkami, tylko z innymi nazwami. Bo jak sami widzicie, to się nazywa tak samo i ciekawe to jest. Jak sami widzicie, tak naprawdę każdy kraj dzięki temu ma o wiele prościej w wyborze. To nie jest coś takiego, że specyficzne dla każdego kraju. Można sobie wybrać i wybiera się w każdym kraju to samo. Mi się wydaje, że to jest bardzo fajna mechanika, no ale to zależy, jakie jest podejście właśnie osoby do tego. I tak naprawdę w sumie jest to jedno z takich ciekawszych. Tutaj też się rozglądam, tutaj nawet są niektóre ciekawe, tutaj nawet ciekawe jest z tymi, że się wybiera od ideologii jednego ministra, nie ma jakiegoś takiego dużego wyboru, ale to też się trzeba zastanawiać, czy to jest dobrze, czy nie. Trzeba się po prostu czasami zastanowić. Na pewno to, co sami devowie widziałem, że pisali, że oni specjalnie dają, żeby jak więcej fabryk niż mniej, żeby po prostu wojny nie polegały na tym, że są kraje mało uzbrojone, przez co wojna jest o wiele prostsza, tylko żeby wojny naprawdę były fajnie robione. Też często rozdają antiery, z tego co pisali,
przez co po prostu też obrona powietrzna jest o wiele lepsza i mało ma znaczenia, jeżeli chodzi o właśnie dominację powietrzną. No i myślę, że to jest takie z ciekawszych rzeczy. Też nie ma tego dziwnego limitu dywizji, który trochę zbugowany jest w Kaiserasiu, jak zauważyłem. I tak, w sumie też nie powiedziałem, co było innego, bo tak, we Francji tam tutaj Petain doszedł i w sumie to wszystko z takiego ciekawego, tutaj też to wolne miasto zostało wchłonięte, ale to chyba było też normalnie, tylko nie patrzyłem, bo strasznie dużo jest eventów, które za bardzo nie mam czasu na patrzenie, bo to jest tak, że tak powiem, trzeba by było po prostu czytać te wszystkie eventy, a jest ich mnóstwo. W sumie to jest tak. O, nowy imperator i nowy car. O, okej. White is my motherland. Okej, z tego co kojarzę, nie jesteśmy papetem. To jest fajne. Jesteśmy nadal w sojuszu. Dla nich nic to nie znaczy, że dosłownie obaliliśmy Carat i że tak naprawdę idziemy po niepodległość. I w sumie to, co będę chciał zrobić, to, bo to tak naprawdę usunie nie wszystko, ale dosłownie, że tak powiem, główną część minusów, które mam. Okazało się, że kryzys, który obecnie jest, to nazywa się Panika 31 roku. To jest po polsku. Nie wiem, czy Panika 1931 roku jest dobrym, bardziej bym powiedział, że 31 roku. Jest lepsza, jakby co. Obecnie jem babeczkę, dlatego będę czasami cicho i przeżuwać. Więc oczywiście idziemy w to. Zastanawiam się, czy nie iść od razu w to i nie wiem. Pójść w. Nie wiem. W to. Raczej nie, bo tutaj widzę, że co potrzebuję. Tutaj potrzebuję mnóstwo tego. Tutaj klejmy. Piast koncept. Tutaj widzę, że to daje nam sporo bonusów. Nice. Tak. Tak. Prawdziwa polska reforma. Tak. Jak to się nazywa? Nie lądowa, tylko... jak to się nazywała ta? To jest... W Polsce się udała ta reforma. Tylko nie pamiętam, jak po polsku już to powiedziane. Bo jest... była rolna, ale chyba to nie to. To jest fajny cel. Partial partaki. Autarki. To jest, co ja powiem, partaki. Autarki. Nie wiem, czy od razu mi się będzie... Defenders of Christianity. Strong Army Position. Podoba mi się, że za jednym celem możemy dostać mega dobrą właśnie możliwość właśnie dzięki temu celowi. Dobra, patrzmy dalej, co jest. Tutaj jest oczywiście z tym, no, o, kolejne to, które wykorzystuję. Patrzmy. To jest takie podstawowe. To by mi się przydało. Dobra, oczywiście wykorzystam to. W ogóle jest ciekawe, że oni promują się, że to jest mod, którym potrzebna jest Player Elite Conferences. To jest pierwszy mod, który tak widziałem, żeby to zrobił. Taki duży mod. Tutaj mam Land Forces. Myślę, że jak tamto zrobię, to zacznę tamto robić. Ogólnie, jak sami widzicie, szybko nam schodzi to dzięki temu, że dostajemy cele, które nam dają mnóstwo politycznej siły. Powiem tak. Podoba mi się to, że oni robią takie jakby, że bardzo duże efekty. Ale przez to tak naprawdę to jest, że tak powiem, przez to, że to jest bardzo duże, to jest dużo na minusie, albo jest dużo na plusie. I to trochę myślę, że wtedy trochę, wiecie, jak to jest w matematyce, amplituda. Dzięki temu jest bardzo duży brak balansu. Tutaj właśnie
Myślę, że w tym modzie będzie taki brak balansu. Myślę, że jak pójdziemy na wojnę z Niemcami, to z łatwością ich pokonam, bo dzięki temu, że mamy już dobrą gospodarkę, jesteśmy wolni, to ja jak zacznę produkować czołgi, to oni padną. Ja wam to mówię, bo wraz z wsparciem rosyjskim to będzie po prostu takie, że oni w pewnym momencie będą ich okrążać czołgami, a Rosjanie będą wypełniać luki. A dzięki temu, że mamy tyle manpowera, to naprawdę nie ma problemu z tym wielkiego. Więc to, co na razie będę musiał szukać, to wszystkie cele, które dadzą mi fabryki militarne. Czekaj. Kościół, szkoła, strzelnica i mennica mi się przypomniało to dzisiaj, że tak się to nazywało. Z tego co widzę, tutaj nie mamy jakiegoś takiego według mnie mega. To jest później można pójść, bo to jest tak naprawdę dopełnienie tego celu narodowego, który nam bardzo dużo da. Obecnie teraz muszę po prostu poszukać, nie wiem, celów narodowych, które mi dadzą, o właśnie, siłę polityczną i jakieś decyzje do wykonywania, do właśnie spełniania. Więc najpierw pójdziemy w to, bo potrzebujemy tej decyzji zobaczyć, o co chodzi. Oj, tutaj mamy kolejne decyzje, to pójdziemy zapewne w to. Jeszcze patrz. To nam trochę zabierze, ale mądrze wykorzystując możemy to w pewnym momencie bardzo dobrym właśnie wykorzystać, kiedy nie będzie nam potrzebne. Jezu, co to jest? Mówicie, że... Army Experience plus 300! Powiem tak. To pójście później w to i pójście w te trzy tak naprawdę da wszystko. Tak bardzo pomoże, że nie wiecie jak. Patrzę na to, co tak naprawdę dają w tym drzewku. Myślę, że tutaj Polacy, bo ja myślałem, że naprawdę tutaj chyba dwoje polscy byli. Bo są niektóre takie rzeczy, które, szczerze powiem, tylko Polacy mogą kojarzyć. Dobra, chwila przerwy, ponieważ musiałem trochę wykasłać się. Ale tak, mamy Economics. Czy to jest coś, co... Tak powiem... Dobra, niech leci czas. Coś, co nam się odblokowało, czy... Bo tak trochę słabo jest to opisane, więc nie wiem. Strasznie duże koszty. To się nawet nie opłaca. Opłaca się może mi te trzy cele. O, nie badaliśmy. Nie powiem, jestem trochę zażenowany tym, że nie badałem. Tak naprawdę to jest tylko trochę zmienione, a większość to jest to same. Myślę, że nawet ładniej zrobione. Dobra, czyli że wy dołączacie do nas, czyli po prostu macie lepsze stosunki, chyba macie lepsze stosunki. Albo nie, bo chyba właśnie dołączyli. Okej, nie wiem czy mamy jakieś bonusy, szczerze nie sprawdzałem, ale realnie poczekam. Bo wiedząc, że to dużo kosztuje, może te decyzje o wojsku mogą być jakieś, które będą mi się opłacać i... Po prostu poczekam sobie. Będę mieć plus 200 Army Experience, plus jeszcze redukcję. Jeden raz 200. Wiecie, że 100% to już jest, mam za darmo, a za 200% to po prostu marduje mi się. Dobra, bo jestem wkurzam się, bo co chwila wciskam to. Dobra.
Light tank. My mamy lekkie czołgi, prawda? Dlaczego ja zacząłem? Nie mamy. Nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że mamy lekkie czołgi. Dobra, w karabiny, dawajcie. To zjem babeczkę teraz. O! Ale dobra babeczka. O! I to nie taka, wiecie, robiona specjalnie, tylko z paczki ze supermarketu, ale bardzo dobre. Teraz zauważyłem te tę statuę wolności w tle. Okej. To może by się przydało obecnie. Okej. Trochę nam to zuboży. Dobra, i co nam to da? Słabe. Tak naprawdę myślałem, że coś będzie lepszego. Bo to nam daje za 50. Szczerze, takie sobie. Myślałem, że będzie coś ciekawego. Jakieś decyzje, które będą miały sens, ale nie. W sumie kosztuje mnie jeden tego. Okej. No to tam się pouczcie. Teoretyka by się mi przydało. Chief of Military Experience, Chief of Navy, Chief of Air Force, Head of Department, Staff Planner. Division Speed. To jest fajne nawet. Potrzebujemy kogoś, kto by będzie dawał właśnie możliwość experience'a. Chief of Staff, Cavalry, Armor. Tak, ty dwóch. O, kosztuje 50. Dobra. Division Defense. Nie. To jest fajne. Jest nawet fajne. A, to już wezmę. Potrzebuję tych, którzy mi po prostu będą dawać po pierwsze. Właśnie experience, doświadczenie. A po drugie, Speeda bardzo chętnie bym sobie wziął. W większości walk trzeba będzie mieć właśnie Speed. Oraz byśmy sobie zamienili jedną dywizję kawalerii na tą, którą chciałbym. Tylko żebyśmy musieli najpierw wybadać czołgi. Ciekawe połączenie. Za jeden dzień. Pod koniec roku będę mógł to zrobić, a jak Orta się mi porobi, o, mamy radar. Tak, słynny radar w Białorusi. Jest taki właśnie jeden radar, który jest bardzo ważnym punktem, właśnie jeżeli chodzi o to, przez co naprawdę nikt po prostu z Rosji nie odda Białorusi, przez to, że jak stracą ten radar, to stracą widok na chyba całą Europę Centralną, coś mi się tak wydaje, albo większą część. Więc w ogóle nam się rozkaz chyba się sojusze pozmieniał.
Nie lubię już ich. O, pewien pan tutaj przychodzi. Podoba mi się, że wiadomo, która to jest partia i wiadomo, dlaczego po środku jest umlaut. Another on battlefield. To jest... Okej, okay, mamy minus 100, ale chodzi o to, że chcę zrobić o to. I to powinno pomóc. Tutaj trzymamy to. Nie wiem, co nam mają pomóc. Czyli ten najbardziej pomaga, ale on ma bonusy do czegoś, czego na moim... Co ja obecnie mam. Właśnie z tym DLC to mi w ogóle nie pomaga. Tyle kosztują te fabryki, że zapewne sobie niedługo wezmę. Może jakieś dwie fabryki sobie wezmę. Czy się coś różni? Nie, nie różni się. Dwie fabryki sobie wezmę na czołgi. A, nie mam tak. Ale to na medium. Dam. I na tutaj. Na to dam. Bo tutaj chyba nie mam niczego takiego. Jest, która daje 5% Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. No, coś mnie tak wzięło z kaszlaniem dzisiaj. Trochę słabo, ale muszę nagrać sobie na zapas, ponieważ wiem, że to nie będzie dobre. Kiedy po prostu nie nagram na zapas, bo wtedy się kończy na tym, że nie mam czasu na to. Mam na przykład godzinę, a mógłbym ją spędzić w inny, bardziej pożyteczny sposób. Więc lepiej, jak po prostu i tak nic z nim nie mam robić, to lepiej wtedy. Dlaczego nie mogłem postawić na granicy tu? Okej. Dziwne. Czy oni są z nami w frakcji, czy coś takiego? Nigdy się nie spotkałem z tym, że nie mogłem postawić LAN-u. A co chodzi? Na nich nie można postawić planu. To postawcie się o tak. Macie coś, co powoduje... Macie dużo tych rzeczy, więc nie będę patrzeć. Okej, okay, ile tam jeszcze zostało? Dobra, jak się skończył to, to będę robić, będę właśnie kończył odcinek, bo muszę zrobić sobie krótką przerwę, bo coś mnie gardło strasznie drapie. I po prostu będę musiał niech to odkasłać sobie to, bo naprawdę mam taką mega dobrą, mega dużą ochotę na to, żeby sobie nieco pokasłać. Jakbym to powiedział w trakcie pandemii, to byłoby bardzo źle, ale teraz można. Okej, okay, jak to wygląda z produkcją? Jest... dobrze. Ładnie. Mamy kilka dywizji piechoty. Brygada... widzę, że od dywizji się bardzo różni, ale... potrzebuję dywizji, a nie brygad. Zamieńcie się w dywizję piechoty. A, to wszystkie dywizje. Okej, wy też się zamieńcie na dywizję. No i dobrze, że tak. Podoba mi się, że przez to, że jest stary ten system, to mi te nowe nazwy się pojawiają w poprawny sposób. Ok,
Okej, w takim razie jak to wygląda teraz z tymi karabinami? No, wiele gorzej. No, ale mamy dużo czasu. Wydaje mi się, że wojna przyjdzie dopiero za 2-3 lata. A jak jeszcze mamy to, no to nie dziwię się. Więc tak. Patrzę, co nam się przyda. To by się przydało, bo to daje dosyć dobre efekty. Więc to zrobimy. Oraz dalej będziemy budować fabryki militarne. Bo to jest najbardziej, co nam się przyda. Oraz czołgi, oczywiście. Jak wiem, czołgi musimy zacząć robić. Tam było? Tam jest chyba naukowiec? Tak, naukowiec. Tak, też taki styl mają, niczym Red Flat, czy taki mod, nie pamiętam jak się nazywał, chyba tak, pół to Red Flat. Dobra, więc jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, aby kciuka w ogóle, miły komentarz, subskrypcję, to był z wami Trevor w Hardzone 4 na modyfikacji Age of Imperialism jako Polska, no to cześć!